I Tomasz, pamiętasz? Jeszcze wślizgi, jesteś u siebie. Sion. Ale zagrał! Ale nie, musi do dziury wejść. Poczekaj. Celu! No otwórz. Dziękuję. No otwórz. Co to będzie? No. Koszuleczka. A, pięknie, dziękuję bardzo. No, dzięki. Super, dzięki Łukasz. A to tutaj dużo. Ale szczerze, no rozmawiałem z tym Lalo, bo tak wiesz. Wziąłem z Napoli koszuleczkę, sam zrobiłem, to liczyłem na to, że PZPN. No widzisz, postaraliśmy się, dla mnie. Tak? Fajnie, dzięki. Jeszcze mamy tutaj. No fanka też mam. No. Za chwilę przyniosę. Dzięki. Młody ojciec. Super, naprawdę. Fajne przeżycie. Fajne przeżycie. No, wszystko bez problemu się udało. Bez problemu, żona, wszystko dobrze. Mały dobrze, śpi dużo, je. Także wszyscy zadowoleni. Czy nie? Ja jeszcze teraz przyjechałem się troszkę się przespać. Dzięki bardzo. Buongiorno mister. Come andata? Benissimo. Sì, contento? Contentissimo. Sì. Grazie ancora. L'hai sentito? Sì. Bene. Il profumo, com'è il profumo? Benissimo. È unico, no? Top. Veramente. Quello è un indimenticabile. Quello è un momento che non... Non si scorda mai. No, però no. Bene, sono contento. Sì. Anch'io. Tua moglie? Bene, sta bene? Sì, già a casa? Sì, già a casa, sta tranquilla. Sì. Con bimbo. Sì, contento. Ma adesso... Lo sforzo deve essere molto poco per quello. Ci sono i suoi genitori? Sì, sono sì, i suoi genitori, ci sono anche i miei, sua vicino. Sorella, sì. Stessa città abita, ah, sì. Non ci saranno problemi. Avrà sempre qualcuno al fianco. Grazie. Ci się rozgrzewają, strzela. Witam, dzień dobry. Esteczkę poproszę. O, jest, dziękuję. Nie ma monotonii, czyli nie jesteśmy zamknięci w jednym miejscu, mimo że są te obostrzenia i jest ten COVID dookoła nas. No fajnie sobie urozmaicać ten czas, żeby to nie było tylko pokój, trening, no bo to jesteśmy jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt dni, będziemy jeszcze razem, mam nadzieję, jak najdłużej oczywiście. Z rękawiczką. Tego gumowy założyłeś? Ty fajnie, gwarno, bo ty trafi. Filmuj to. O, Biko dał! Pod kamerę to jednak. Tam tak zwany wie. To pierwszy szał był dzisiaj. To pierwszy szał jest. O! Za mocno chyba. Ojej! Przecież tam kurde. Jezus Maria! Jak on tego nie trafił? Arek Mili. Słuchajcie, zasady są takie: gramy 2 na 2. Ja uderzam, ty uderzasz. Pedi uderza i Berecz uderza, tak na zmianę. Obojętnie. Cztery strzały są, nie? Masz z dwóch strzałów, wybieracie sobie ten lepszy i gracie z tego lepszego. Tą lepszą piłkę. Ale jak, okay, jak Berecz uderzył i gracie z tą Berecia, to ty grasz, tak na przemian gramy. Dobra. Wow! Lukas! Wow! Tam z chorągiew dał! To jest minus jeden? Nie, to jest szat, naprawdę. This is best shot of the day. Ja mam twarz, można tym? Jedziemy z nimi, tak? To wasze... Ja dzięciały pozabijałem, a... Co? No i... Ej! Prawie... Szat! Duży szat! Ty, może ty ponieść? Im ciężej, tym łatwiej dla mnie. Ja to mam. Może ty ponieść w takiej trawie grać? Ja tak mam, tak samo jak jest wrzutka w meczu. Jak da za długą, to wtedy nie muszę myśleć, jak wrzucić, wiesz, i dobra, wrzuta idzie. Wiele dookoła tutaj się dzieje, różnych rzeczy, które można porównać do piłki. Chyba o to w tym chodzi, żeby tą drużynę stwarzać, bo czasami to jest ważne, żeby stanąć za swojego kolegę w drużynie. All in one. Nie. Co ja? Co, 2 metry za? Nie, półtora. Jedną ręką. Kurde. No ci, że łatwiej. Ale wy wszystkie tak samo gra. Od 300 razy wszyscy już zagrałem w golfa. Tam. No pierwszy raz zostawiam. Jak to jest? Masz to? Nie, nie. Masz to? Masz nagrać dokładnie. Nagrać dokładnie. Brawo! On ma na berda szansę, no. To już tam jest metr maksymalnie. To jest shot of the day. Kurde. Brawo, Przemo!
Bardzo. Ale zagrał to! Ale nie, musi do dziury wejść, to się nie liczy, ty. Poczekaj. War. Ale to zagrał. Dobra, witam w klubie. No, się gra trochę, nie? To się gra. Się gra trochę. Super, no myślę, że też jest dużo chłopaków, którzy grali też ze sobą od U15 do U21. Więc naprawdę już jest coraz większa grupa. Nie, ja i Robert wygraliśmy to. Tylko my zrobiliśmy. Zrobiłeś też. Kto wygrał? Kto wygrał? Nie, nie graliśmy na punkt. Myślę, że też fajnie tutaj zorganizowane były różne eventy, że mogliśmy też z rodzinami spędzić czas. Po prostu atmosfera była zawsze dobra, a jest jeszcze coraz lepsza. No, a musisz przyznać, że lubisz sobie pograć na konsoli. No, nie ukrywam, że tak nie jest, no bo jest, ale na pewno już rzadziej gram niż ostatnio, bo rodzinka się powiększyła, więc od dłuższego czasu na pewno o wiele mniej grywam niż wcześniej. I po prostu spędzam więcej czasu z rodziną. A to też jest ciekawe, że wcześniej królowała FIFA. Teraz troszkę się to zmieniło już na zgrupowaniach. Jak widzimy, tutaj jest gra Warzone. No trochę to się zmieniło, bo szczerze. Sam nie byłem na początku przekonany tego Warzone'u. Ale im więcej znowu zaczął grać, to więc też ja spróbowałem. Później zawsze gdzieś tam, gdy grasz, coś odwali, po prostu no śmiejesz się. No tutaj sobie czwóreczkę gramy, ja, Bereś, Klisi i Zielu. Sobie tak pykamy czwóreczkę. No wiadomo, że to jest takie bardziej odmurzenie, gdzieś usiąść sobie, też nie gramy dużo, nie wiadomo ile, raczej też spędzamy ten czas aktywnie, czy tutaj jakiś golf, czy wyjście, jesteśmy na to chętni. No ale wiadomo, że gdzieś jak jest jakiś czas wolny, no to usiądziemy sobie gdzieś tam w pokoju wygodnie i zagramy 2-3 gry i to też jest fajne, no bo to nie dosyć, że jest dużo śmiechu i jakichś fajnych sytuacji, no to też to jest też gdzieś praca drużynowa. W całej drużynie zawsze tak musi być, że jeden za drugiego walczy. Jesteśmy jedną drużyną i myślę, że naprawdę to widać, że wszyscy mamy jeden cel i staramy się go realizować. Na treningach każdy walczy o swoje. To nie jest też tak, że chyba gracie całymi dniami, tak? Tylko jest nie, moment w ciągu dnia. Tak, na przykład teraz. To my tylko wieczorki gdzieś tam chwilę tylko sobie pogramy, bo tak naprawdę pierwszeństwo piłka, regeneracja. A na końcu można trochę mieć przyjemności, żeby też nie było tak, że my tylko tutaj sobie gramy. Zielu się chowa za murkami, żeby go tylko nie zabili, wiesz. Nie, wiadomo, różne są taktyki, zależy od sytuacji. Czasami po prostu, jak to się mówi, raszujemy i albo giniemy, albo zabijamy i opcje są dwie. A czasami gdzieś tam jest jakieś takie, wiesz, żeby jak najmniej, nie że kamperki, ale delikatnie gdzieś tam się przykitrać, przeczekać moment i dojść jak najdalej, ale raczej teraz wolimy pressing i gdzieś tam ofensywnie do przodu. Pierwsza! Dobra! Skuru! Brawo, przewo! Co nie wiem, co się stało? Krycha, strzelaj, tak? Krycha na padzie! Krycha w FIFA grał na padzie! Strzelał, nie zabieram mu tego! Brawo, skoro! Nie! Penalty? O, taki penalty! Czyli wiedzą, że na niebieskich jest lepszy kurs. Stara od razu karny, nie? Dobra! Jedziemy niebiescy! Ja! Strasz! Oj, łopata! Ale do pokiego wdaje. I cyk, tak? No widziałem, że pies biega tam. Serves the lunch to the other one in the living room. Okay? The lunch time. No, it's too late. You choose from the beginning. You choose from the shadow. You choose for nothing. Carol's shadow. 2-1 for 2-1 for red. No. Co to za piłka? Patrzysz jakiś tu model Adari. Witam prezesa. Jak tam? Do przodu, ale... Cześć. Siema. A ty jak zdrówko? No tak samo jak góra, tak bo samo? Jesteśmy w takim samym, na takim samym... We need time. Ojej, to tam... Za... On się przygotowuje. W Kazachstanie, na po angielsku? Ja myślę, że z 3 miesiące czy... jeszcze... Teraz jesteśmy 3 miesiące po zabiegu, jeszcze z 3, nie? Albo w podobnym tym, tak? No. Czasie? Ciężko, nie? Że człowiek tak przyjedzie i wszyscy, wiesz, siema, ale my jesteśmy podróżowani, to wiesz jak to jest, nie? Tak jakbyś przyjął na kadrę normalnie, to przyjeżdżasz, wiesz, przebierasz i idziesz, wiesz, na trening czy coś. No, robisz trzy ślizgi i jesteś u siebie.
Właśnie Robert, powiedz mi z tą nogą, bo to wyglądało na przykład, jak ja spojrzałem sobie na, są te zwolnione tempo, nawet jak ci gość upada na nogę. No. Ja miałem lekko naciągnięte. Czyli to nie było nawet naderwane? Nie. Wiesz, to nie, tam było jeden stopień na drugi, naciągnięcie i lekko naderwane może było, ale to nie to samo, tylko coś innego na zasadzie. No, ja 4 tygodnie pauzowałem. A teraz już co, spoko z tym? Czyli ja po 3 tygodnie wszedłem trening i praktycznie tam nie... Jedynie co czułem to tak, wiesz, jak nie używasz dłużej, załóżmy tego więzadła, to takie było sztywne po prostu. Kolano się robi sztywno, no, i taki, wiesz... I to taki był pierwszy tydzień, taki czułem trochę, taki, wiesz, musiałem trochę jak... tylko przy przerzutach, wiesz, bo jak przerzuty robisz, to gdzieś ono jest luźne i takie sztywne, bo musiałem to trochę, wiesz... Ale tak to nie czułem żadnych problemów później. Miałem problem bardziej, bo jak wszedłem ten trening po tygodniu, to nerw gdzieś tam spiąłem sobie i z dwójką miałem problem, więc w meczu musiałem zagrać i bez sprintu, kurde. Nie to, że kolano, tylko dwójka bardziej i bez sprintu grałem, bo nerw mnie uciskał i na dwójkę mi trzeba. A bramki trzeba było zdobyć. Tam w ostatniej minucie strzeliłem, ale bez sprintu grałem w meczu. No i co, królowska? Co tam, Jacuchna? O, Jagiellona! Coś kurwa poznałem ten głos. Siema, Kielo. Siema, Braku. Ja myślałem, że to reklamę. Okej. Come here. Dobra, góra, więcej. Good. I'm ready, coach. You are ready? Let me see. Sprinting and the turning. Everything. Good, yeah? Now instead then do like this, you do like this. Yes. No? Before the operation, he told me. Boss, I will be ready for you. I say to coach, don't forget about us. No. We never forget. Będziecie po jeszcze obiedzieli. No, ja potem przyjdę do Hito, wszystko sprawdzimy, nie? Tak, jasne. I Krystian też. Karty. Kto to w tym sklepił? No, z FIFA ekipa, nie? Ile mam? 50? Ty? 50? Ty ile masz? Zobaczymy. 50. Ojej. Dobrze. Są rezerwy, nie? Szybki jestem. Tragedii nie ma. 75. Potwierdzasz te statystyki? Zaniżony. Jak zawsze. Nie? Ważne, że widzę, że ja mam 87, nie? Dużo, mało. Dobrze. Najważniejsze, że tu jest 80. Nie, że... Ty, ale jak może być 76 shooting? No powiedz. Coś tam mu wchodziło dobrze sami na partię, ale wchodziło. No. Poczekaj, bo on strzelał bramkarzom, który mają 22 saving, nie? Ale to parę Dzielowi dopisali. Co? Bo ogólnie ma 80, nie? Ale dopisali mu troszeczkę więcej tam. 88. 80 ma tylko naprawdę? Jak nie mam żółtej, to jestem... Ja! Kiefusy! 76! Lepiej od Marysia mam! Yeah. Zobacz! Co masz? 76 żółta, tak? Ja 76. Żółta jest? No jest, no potrójna korona, tak? Champions League, wiesz. Champions League, wszystko. Ale nie ma driblingu. Jokic pace 68. Co to się pociało? Wiesz, co to mam? 73? A ja co mam? Ja mam na papie srebrną. Co tu się dzieje? Nie wiem. Nie wiem, jak to ocenić. Końcówka dobrze, tak? Gdzie złote na końcu? Ja nie wiem, jak to ocenić. Ja może mam brązową. Powiem tak, Bereś. Ale ja ci powiem tak, co jest najważniejsze w FIFA? Pace. Pace 8-5. Zobaczyć mój pace? 8-5 pace'a. Jaki masz pace? 8-5. Niebywałe. No chłopie, jak ja biegam 35 na godzinę. Listo. Jak kanto, nie? 36 pace. Co? 36? To na obiad nie dojdzie, kurde. Ty. Więc nie ma mniejszych. 56 się zaczyna, nie ma mniejszych. Nie, Berezie. Jak to żołnierz Bielsy 57 def, to też jest... No, ale bo fizycznie, pa. Ale fizycznie, klisze 74 fizyka. Ile masz fizyki? 74. A ty? 71. Ty masz bardzo musisz popracować. Nie, ale klisze. To zagramy sobie w Warzone, a ty iść na siłkę. W moim życiu się sporo pozmieniało i trochę przewartościowałem swoje życie, aczkolwiek no wiadomo, że akurat Warzone jest mega, mega fajny. I gdzieś jak mam chwilę wieczorkiem, czy po prostu jakiś dzień luźniejszy, dzieciaki pójdą spać, Maja ma coś do zrobienia w domu, to sobie usiądę wieczorkiem, pogadam z kumplami, pogram. To jest ekstra i lubię tak sobie spędzić chwilę, bo to mnie relaksuje. Ale wiadomo, ja zawsze chcę wygrywać, chcę osiągać jak najwięcej, więc
czasami się zdenerwuję, ale to normalne. No i koniec, koniec spotkania. Dzisiaj w końcu tak mogliśmy spotkać się nie tylko wirtualnie, jak robiliśmy to w marcu. W no tak, zdecydowanie, ja tam wracałem nawet do tego marca. Inny czas, kiedy no, stęsknieni byliśmy za piłką. Teraz jest szansa, odzyskał Piątek. Aj, brawo, brawo! 1-0. Krzysztof Piątek strzelający Krzysztofem Piątkiem. No. Teraz czekamy. Nie powiem, że tęsknimy, ale czekamy na finał Mistrzostw Europy. Myślę, że miły przerywnik dla nich. A potem to taki trochę no, takiej rywalizacji, którą oni lubią. Turniej był na wysokim poziomie. Sporo niby żartu, zabawy, ale widzieliśmy te emocje, te chęci triumfu końcowego, udało się jednemu. Ale ostatnie właśnie pytanie, jeszcze pociągnę temat, czy pan gra właśnie jakieś, nie wiem, gry planszowe? Nie, planszówki. Na nic pan mnie nie namówi, to już nie ten czas, gdzie już grałem. Okay. W karty grałem i w planszówki grałem, to nie było oczywiście wirtualnych rzeczy. Namiętnie żeśmy grali czy w brydża, czy graliśmy w kierki. Ale w brydża już dawno nie grałem, w kierki jeszcze dawniej nie grałem, a w FIFA kiedyś spróbowałem, nie moja bajka. Jak tam, Byszku? Cześć. Ile jeszcze w tym bucie? Pójdego buta mam. Już mogę skakać normalnie, wszystko. Ale ile w tym bucie? 6 tygodni. Jeszcze? Nie, jeszcze 3,5. Ale weźmy łydę nabitą, co? Już nie mam łydki, nie? Mam piszczelowy, to już jest kość. No mówię, że... Prawie, nie? Ale lewą będziesz miał nabitą, co? Będę miał taką nabitą, że masakrę, nie? Siadasz? Siadam. O no, danke schön. Danke, bitte. Gdzie ty siadasz? Widzę, tam idę. Jak tam? Dobrze, a ciebie jak? Dobrze, no widzisz. Ile jeszcze to byś robił? 3,5 tygodnia. Jeszcze 3,5? Tak. Ale po poniedziałek robię zdjęcie, no jak będzie już tam dobrze to złożone się. Jak będzie dobrze złożone, no to już będę ściągał na jakieś ćwiczenia, nie? No bo czym szybciej ściągnę, to tym szybciej mi dojdzie, nie? Gida. Ale wiesz jak? Zagrałem w prawo troszkę minimalnie czaczki i czaczki wyszedłem na jakiś wiel. Lepiej mieć farta niż być dobrym, nie? Lepiej być dobrym i mieć farta. No ale właśnie nie oszukuj się. A ciebie jedno i drugie szwankuje. No i oficjalnie chcemy to otworzyć, żebyście mogli z tego korzystać. Wszystko. Dwóch chętnych, kto przed, nie dwóch chętnych, potrzebujemy, żeby przecięło stęgę. To Fabian, bo Fabian miał tu ślub. Kapitan się zgodzi? I kapitan. No to ja mam lekko naciąć, czy jak? Chwyćcie w dwójkę i... I kapitan. I przycinajcie. Powiem przy cztery i... do wody. I do wody. Trzy, cztery. Może pan opisać, jak to przecięcie wstęgi wyglądało? Wiemy, że chodzi o baton. I przeciąłem i to tyle. Fabia, co się nie pochwalił, że miał wesele tutaj. Jest rybka powrót, widzę. W końcu. Powiedz, ile można trenować? Z Arem. Co tam? Patrzysz, że przyjechałeś, odwiedziłeś na prezentację. Muszę być z drużyną, nie? Tutaj wiesz, jakieś wsparcie, energię trzeba dać, nie? Chłopak. Druga twoja wizyta. Tak jest. No mam blisko, bo w Poznaniu się rehabilituję. Także tak to wygląda, no. Bardzo ładnie. To jak to nie otwierać, to bym... 2-1? No 2-1, widzisz. Blisko było, nie? W ostatnich sekundach lewy szczyt. And then the responsibility to make the final pass. Because we have it, guys. We have it. This is something we need to work out mentally in our game, okay, to be ready to do it often this season. Kilka ostatnich dni było dosyć intensywne, jeżeli chodzi o jednostki treningowe. Mieliśmy naprawdę dużo taktyki takiej w formie gier, w formie gdzieś tam pojedynków, więc na pewno ta intensywność była spora. Już myślimy o meczu wtorkowym. Naprawdę idzie to w 6-7 kierunku, też treningi są na bardzo wysokim poziomie, każdy walczy o swoje, z szacunkiem oczywiście, ale każdy walczy o swoje, no bo tylko dzięki temu możemy ponieść również swoje umiejętności. Czuję, że możemy na pewno coś ugrać w tym treningu. Jak?
są na tym boczku. Właśnie bałem się, że forma nie przyszła za szybko. Tak? I w golfa. No wszystko idzie, kurde. Wodzi, wodzi, wodzi! Fuje! Helion niemożliwy. Takie rzeczy robicie? Wygrałeś to? No mam, 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 no. Zamknąłeś trening. Czysto tak pięknie. Ale też dobra szła, wiesz, taka mocna. Obciążenia muszą troszeczkę schodzić w dół, żeby tą świeżość delikatnie złapać, ale oczywiście no, naszym celem jest dobre przygotowanie do tych pierwszych meczów na Euro. Need to put the Robert in the pressure. I started. No, eh? You remember him, you remember him. This is my job. Oj, zahaczyłeś troszkę. A to z siatką. Zeszła pomogła. Szac. Uwaga, z lewej. Uj. Yes. Padła, nie? Johannes Polonia. Yes? I don't think so. This is ours. If I don't see that, I don't know how to play tech ball. What's the rules? That's the rules, wrong. Look, come here. First of all, you have to put the ball on the other side, yeah? Yes. Very important. Doesn't matter. I will see. Good point. I'm tired today. Oh my God. Ay. Look, he don't have nobody. Mm-hmm. Why nobody tell him come to him? For example, I don't know, you know, because it's one against one, once again, closer. But this line is closer for him. Okay, he's with him. He's not bad. And for us, the problem is here. And he stay just 1 meter and a half is enough to don't arrive this guy. But 2 minutes before? For us, important that everyone knows how to position. To keep the position if something happens like that, you know. Yeah. Only to know for everyone. Yeah. Rigid. Zrób, nagraj proszę, tak? To jest ten napój, to jest napój mistrzostw. Tak. To jest to. To jest ten produkt. Life, it's a beautiful journey of experience. And for us it's experience to be a football player, coach, or the all environment in football, it's really amazing. But we have other people in other areas, and we have today honor to receive here a special guest who talk about his experience. I'm sure you want to enjoy it. Naval, guys. Tak, na spokojnie. Zgadnij ktoś, co mi się stało? Mina. Proszę? Kuku. Nie, gdyby była mina, to wiesz, szacun. W piłkę grałem. W piłkę grałem. Także mówię z wami jak... mówię z wami... na minę Dlaczego nawal w grąb piłka rożna? Mocno w to wierzyliśmy, że kto nie gra w piłkę, to się nie nadaje do szturmu. Pierwsza rzecz, dlaczego, że jesteśmy ponadprzeciętnie sprawni, a wiąże się to z koordynacją ruchową. Popatrzcie na siebie, też całe życie grałem w piłkę, czy zastanawiacie się, jak przyjmujecie piłkę? Nie, pamięć mięśniowa. Przyjmujesz piłkę, podajesz, grasz, cofasz się, noga ci pracuje, z jakim uderzeniem piłka dochodzi ci zostaje. Następna rzecz, mówi się coś takiego na boisku, że ktoś więcej widzi. Sytuacja stresowa powoduje to, że zaczynamy patrzeć tunelowo. Sytuacja stresowa, jest zagrożenie, są granaty hukowo-błyskowe, jest przeciwnik, który strzela.
My nie możemy patrzeć wąsko, tunelowo, tylko musimy patrzeć szeroko. I trzecia rzecz, gra w drużynie. Gra w drużynie, nie da się być żołnierzem jednostki specjalnej, jak się jest indywidualistą. Czy ktoś jeden może wygrać mecz? Nie. Dlatego w gromie nacisk bardzo duży był i wielu fajnych, silnych facetów wyleciało, dlatego że byli indywidualistami. Nie ma, nie ma miejsca, bo do boju idziemy razem. Fajnie, fajnie było z kimś takim porozmawiać, który no, ma duży bagaż doświadczeń i przeżył troszeczkę w życiu. Ileż my rzeczy nie wiemy, jakie tam się tak naprawdę dzieje, no bo też nie mógł wszystkiego powiedzieć. Też wiadomo, ile oni przechodzą, żeby być w tej grupie, jak do tego są mentalnie przygotowani i czuję na pewno duży respekt dla nich. A kto był u was najlepszy? To był najlepszy. Lubimy tak patrzeć, że jednak mamy tego najlepszego strzelca, tego najlepszego snajpera, tego najlepszego bridgera. Nie pozwalaliśmy sobie na to w żadnym stopniu, żeby tak na nas patrzeć, bo ja chcę mieć najlepszego, lepszego ode mnie po prawej stronie, jak wchodzę do pomieszczenia i po lewej i tego, co zamyka. Bo jak wchodzę i mam przeciwnika i wyjdzie mi gdzieś, to ten, który w cudzysłowie lepiej ode mnie strzela, on zrobi robotę. No chcesz być z lepszymi, czy popatrzcie na piłkę nożną, jak się to teraz spina, jesteśmy zespołem, no chcesz mieć lepszego, najlepszego prawego pomocnika, lewego obrońcę, świetnego napastnika, jak oni się ze sobą łączą. A więc szkolenie pokazywało nam, że wszyscy musimy być równi. Wszyscy musimy być równi. Sytuacje losowe, no, grałem w piłę, rozwaliłem nogę i musisz wziąć kogoś z boku. Możesz sobie pozwolić, żeby ten z ławki wszedł i był słabszy. Myśmy walczyli, ja walczyłem o życie. Nie było pomyłki, nie było klatki stop, sorry, bo ten jest słabszy. On jak wszedł z ławy i musiał wejść do sekcji, on musiał być taki sam dobry jak sekcja. W pracy na wysokim ryzyku wyobrażacie sobie, że masz wejść do pomieszczenia, walczyć o kogoś życie i będziesz z kimś, z kim jesteś skłócony? Nie ma szans. Nie ma takiej możliwości. Nie pozwolilibyśmy sobie na to, żeby wejść do pomieszczenia, żeby iść do boju i żeby relacje były nie takie. Ale tak u nas było. No jesteśmy charaktery, mamy, jesteśmy silni i nie wszystko gra. Ale tak trzeba na siebie patrzeć, że walczymy o siebie. To naprawdę walczymy o siebie. Chyba nie jeszcze jakieś coś macie popy? Miał pan jakąś chwilę zwątpienia? Jakiś jeden moment, w którym myślał, że nie wiem, że koniec albo że po prostu... Może nie miałem chwili zwątpienia, ale tak... Wstałem rano po jednej robocie i ciepło mi się zrobiło, to jest, też takie pytania są, czy bałem się podczas roboty. Nie ma sił na to, nie ma możliwości. No głównie się boi, jak zjeżdża codziennie rano na szychtę, no nie, no jedzie robi swoją robotę. Trzy razy brałem w takim bezpośrednim uderzeniu na podbijanie gości, to jest niesamowita chwila, nie wiem, czym to można porównać. Z graniem w finale Ligi Mistrzów, Mistrzostw Świata, że dostajesz zaufanie, że wiesz, że jeżeli wykonasz operację, to komuś uratujesz życie. To jest niesamowite, jak bierzesz kogoś, kto za chwilę miał mieć obcięty łeb, ten gość jest sparaliżowany, później rozmowa tam była, że on nawet nie pamięta szturmu, tylko śmigłowiec i tak dalej, ci ludzie są odedrętwiani. I to jest dla nas satysfakcja. To jest naprawdę satysfakcja uratować komuś życie, bo część kogoś tam wiesz, ale uratować komuś życie to jest naprawdę top. Szanowni panowie, pełniący obowiązki dowódcy bazy pułkownik Śmigła. Witam was w nieskromny program 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Fajne to było, że mogliśmy wjechać na teren wojska, zobaczyć jak to wygląda, też tłumaczyli, pokazywali nam różne rzeczy, co czego jest. Widzieliśmy też jak F-16 lądowało. Jak to się nazywa F-16? Ile jest w Polsce F-16? 30... Tu mamy 32, dwie eskadry, a u mnie 48, nie? Bo jeszcze własny pod Łodzią jest. A, czy w Polsce jest 48? 48. 32. 32. Fajne jest to, że możemy sobie poznać jakieś nowe, ciekawe rzeczy, nie wiem, zobaczyć pierwszy raz F-16 w moim przypadku, być w bazie wojskowej, w jakiejś jednostce lotnictwa. To jest fajne, to jest takie myślę, że budowanie też drużyny, nasze wspólne jakieś takie więzi, bo tak jak mówię, no takie wypady nas gdzieś łączą i myślę, że budują tą drużynę. Ale kot, nogę. Nie, zrób zdjęcie z tygrysem. Mogę za to złapać? Tak, proszę. I siadamy.
wypuszczamy no, w powietrzu wiele przestrzeni, ale w środku mało. To ci przeszkadza. I to masz powietrzu? Był. Gasimy pożar. Dudy, jakbyś tego dostał, to? Ale dostałem. Dostałem. Jakbyś... Ale do samochodu, ty, normalnie kimś udziałem dał mu. No. Kurde, ale mi zeszło, Dudy, sorry tam. Powiedz, że działa. No dobra, działa, okej. Okay. To jest taka wersja. Gdzie się podłącza telefon? No, no właśnie, chyba nie ma. Aukcja nie ma? Jest tam aukcja. No nie ma. Jak to robi? Dobrze. Mój kolega, no to już Majszak, z którym grałem razem. Witam. No proszę. W szkole. Adrian, cześć. Do szkoły i raz graliśmy w piłę. Ma nie w lewy. Wspominamy stare czasy. W gierkach czy trochę inaczej to wygląda? No, bardziej realistyczne. To zebrałeś cenne doświadczenie po prostu. No, dokładnie. Będziemy więcej nie, bo tam z chłopakami bardzo nagramy, wiesz, te Call of Duty. A tylko, że tu nie ma pada. Tak naprawdę jeden pilot to jest nic tak naprawdę. Można powiedzieć, że jest to bardzo zbliżone do piłki nożnej, bo my działamy w zespole. Para samolotów to jest to, od czego zaczynamy. Później idziemy wzwyż. No, cztery samoloty, dwie czwórki. To jest to, do czego dążymy, do czego się szkolimy. I to jest tak jak u was w piłce. No. Jest skład, który współpracuje u nas tak samo. Potem są wyniki, tak? Tak, potem są wyniki i oby zwycięstwa, jak zwykle, jak najwięcej zwycięstw, ale na tym się to opiera, na pracy zespołowej przede wszystkim. Latamy sami, ale łączymy się w całość w powietrzu i tam to wychodzi, to nasza gra zespołowa. Jak chcesz wystartować, to dwie gałki do siebie. Włączy silniki i do góry ta wajcha, ten guzik. Tylko nie wznosi się za wysoko. Hard session, Antonio. Hard session, eh? Hard session. The worst is coming. We are ready for whatever. Yes. The worst is coming. You don't want to scare us, huh? Well done, well done. No, this afternoon will be very similar. So, about intensity, about the training. Ostatnio była gadka z trenerem, tak? 15? 14 byłem, to wchodziło na boisko 14. Zdjęcie jest już robione. Tak, widzę właśnie. 15 i parę sekund i nie ma ciebie. No, gdzie jest to fotograf? Czekam na ciebie. Tak, widzę. Nie będę tam stał na górze. Sunny! Nara! Okay, five! No jump! Yeah.